Seria wybuchów, do tego słup dymu i ognia budził dziś mieszkańców Sławkowa i okolic. Ogień objął teren około 300 m², na którym znajdowała się wewnętrzna stacja paliw na terenie terminala przeładunkowego. Znajdowały się tam 4 zbiorniki z olejem napędowym. Ogień strawił także zaparkowane tam samochody ciężarowe. Na miejscu był Paweł Jędrusik. Około 4 godzin potrzebowali strażacy, by poradzić sobie z ogniem, jaki strawił część terminala przeładunkowego w Sławkowie. Ogień pojawił się tuż po godzinie 4 rano. Zagrożenie było duże, dlatego do jego gaszenia skierowano strażaków m.in. ze Sławkowa, Będzina, Katowic, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Mieliśmy do czynienia z pożarem bardzo dużej ilości oleju, zarówno hydraulicznego, jak i napędowego. Dodatkowo objęte pożarem były samochody ciężarowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie do pożaru również znajdowały się buty z acetylenem, które stanowiły duże zagrożenie w postaci możliwości wybuchu, więc również działania były ukierunkowane, aby nie doprowadzić i nie dopuścić do tego wybuchu. Oprócz urządzeń i zabudowań w Sławkowie spłonęły także 4 samochody ciężarowe. Początkowo burmistrz Sławkowa zwrócił się do mieszkańców z apelem, aby ci ograniczyli otwarcie okien. Teraz już wiadomo, że zagrożenia dla zdrowia mieszkańców nie ma. I w tej chwili nie ma żadnych zagrożeń. Służby w żaden sposób nas nie poinformowały o tym, że jakieś zagrożenie jest. Sytuacja jest opanowana też w tym momencie. W zasadzie już w tej chwili to już jest końcówka tego zdarzenia. Ten dym, który stwarzał zagrożenie takie przynajmniej wizualne dla mieszkańców i węchowe, w zasadzie przed godziną 6 się już też zmniejszył. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To będzie wyjaśniać policja i biegli. Na miejscu z ogniem walczyło 20 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 70 strażaków.